Cześć wszystkim, witajcie bardzo serdecznie. Dzisiaj mamy wyjątkowego gościa, Igor Klaja, prezes Forev, ale założyciel marki OTC, ale przede wszystkim człowiek, który teraz nie daje się koronawirusowi, zmienia tak naprawdę Polskę, zmienia społeczność, ale tak naprawdę człowiek, który zbudował potęgę, jest dzisiaj z nami, także witajcie i cześć Igor. Cześć, witam nas wszystkich. No, przed potęgą to bym powiedział, że to jeszcze długa droga przed nami, ale coś nam się udało. I proszę cię, chciałbym. Także dobra, myślę, że zanim tutaj będziemy rozmawiali o tym, co się dzieje dzisiaj, chciałbym cię zapytać takie standardowe pytania o twoją przedsiębiorczość, o początki. Czy w ogóle pamiętasz, czy w dzieciństwie było coś, co odróżniało cię od rówieśników? Byłem strasznie gruby. To był jeden podstawowy problem. I zawsze się zastanawiałem, czy jestem szerszy, czy dłuższy. I na ogół mnie koledzy bili, no więc to tak to było w latach dzieciństwa. I przez to, że akurat jako dziecko bardzo ciężko rozchorowałem się w którymś momencie w wieku 7 lat, to rodzice mi wyrządzili niesamowitą przysługę, która była tak naprawdę ogromną krzywdą. Czyli w momencie, kiedy już wyszedłem z tego szpitala i okazało się, że no jest teoretycznie okej, no to doszło do takiej sytuacji, że mnie całkowicie ubezwłasnowolnili. I to się skończyło jednego krótkiego dnia, kiedy no dokładnie w tym momencie, już 25 lat temu, bo dokładnie praktycznie też święta Wielkanocy zmarł mój tato, jak miał lat, no wtedy miałem, czekajcie, 95 rok, no więc miałem lat 19, chyba nawet skończone, czyli 18 z kawałkiem. I nagle się okazało, że z kwadratowego chłopca, no już może to nie byłem tak bardzo kwadratowy, trochę mniej, grałem w tenisa. Okazało się, że muszę wziąć sprawy w swoje ręce i okazało się, że mając 2000 na książeczce, muszę w jakiś sposób utrzymać siebie i pomóc mamie. Więc tak, to dorosłem. No to raz współczuję, ale druga, naprawdę miałeś ciężką historię. A powiedz mi, jak to się stało w takim razie? No, zostajesz młody chłopak, który musi wziąć wszystko w swoje ręce, masz te 2000. Jak zrobić, od czego zacząłeś, że zrobiłeś tak naprawdę potęgę i to w krótkim czasie? Zacząłem od sprzątania szkoły. To znaczy, no, wiedziałem, że miałem iść na prawo, ale no, z uwagi na to, że to faktycznie stało się chyba 13 albo 14, już nie pamiętam, w momencie kwietnia, a później była matura, a później miał być egzamin na prawo, to no, stwierdziłem, że wystarczy mi stresów i nie pójdę na to prawo. I ktoś podał mi rękę, znaczy podał mi rękę rektor jednej uczelni prywatnej i powiedział, że którego znałem wcześniej, powiedział, że no, on może mi zaproponować, że będę studiował za darmo. No, ja nie uznaję słowa za darmo, znaczy uważam, że ja nie lubię dostawać, tak? Nie lubię, jak ktoś mi po prostu coś daje. No to ja zaproponowałem, że jest super, ja to bardzo doceniam, bo może ta szkoła ekonomiczna to jest fajny pomysł, ale no ja chcę w jakiś sposób po prostu zapłacić za to, więc no ustaliliśmy bardzo szybko, że ja będę tą uczelnię sprzątał. No i tak to się to działo, tylko motywacja moja była dalsza, to znaczy ja myślałem, że jestem dobrze, no sprzątam fajnie, to jest okej, okay, ale ja w dalszym ciągu miałem poczucie, że to nie jest jakieś nie do końca uczciwe, więc szukałem możliwości, żeby zacząć coś robić zawodowo. No i tak się w moim życiu, przez całe moje życie, to była gra przypadków. Znaczy jest przypadek, uważam, że przypadki powodują to, że pojawia się jakaś możliwość, jest możliwość wytworzenia czegoś, jest możliwość jakiejś innowacji, czyli... I to się zaczęło od tego, że pracuję w sklepie sportowym, właściciel tego sklepu sportowego prowadził produkcję artykułów jakichś sportowych, a ja tak nieśmiało, jako taki no, wtedy już 19-letni chłopak, zapytałem się, pani Bartku, czy ja mógłbym panu sprzedać te artykuły, nie tylko w pana sklepie, ale też gdzieś w Polsce. On mówi, nie no, spróbuj. Zabawne było to, że ja pamiętam, to był 96 rok już wtedy i to było niesamowite, ale na 100 sklepów, jakie odwiedziłem, to 99 sklepów mi powiedziało, że to już jest za późno, żebym ja zaczynał biznes. Zresztą ja się przedstawiałem jako przedstawiciel handlowy tej firmy, no bo nigdy nie byłbym wiarygodny, mam lat 19. Ja mówię, że pracuję. Po kilku latach moi partnerzy się dowiedzieli, że to jest moja firma, to była też zabawna sytuacja. Znaczy ja tego nie kryłem, ale jak ktoś mnie pytał, no to no, nie odpowiadałem. Ale się skutecznie mnie zniechęcali. Znaczy powiedzieli, że to jest za późno, że to 95 rok. Mówię, chłopcze, wiesz, no czasy, kiedy się zarabiało, to już minęły. Do tej pory mam kontakt z tymi osobami, bo ostatnio byłem, mieliśmy w Krynicy kontraktację. I zabawne jest to, że oni mnie pamiętają tamtego czasu. No, w tamtym czasie
Moim marzeniem było zrobić 50 tysięcy obrotu rocznie, a nie miesięcznie, więc no, z tej perspektywy fajnie sobie to wspominamy. Ale strasznie mi się podobała ta motywacja, to znaczy ta ich negatywna motywacja na mnie działała, zresztą to zawsze tak na mnie działało. Znaczy, ja uwielbiam przegrywać, bo przegrana powoduje to, szczególnie pierwsze połowy, bo nie lubię przegrywać całego meczu. Ale jeśli pojawia się przegrana pierwsze połowy, no to widzę ogromną szansę, żeby wygrać w drugiej, a tak naprawdę zależy mi na wyniku całego meczu. Więc zmotywowali mnie wszyscy, bo powiedzieli, że na pewno mi się nie uda i ja mówię, no jak mi się nie uda, no to nie uda, uda mi się, no sama mi się nie uda. Przecież to tak naprawdę zależy tylko ode mnie, to jest tylko w moich rękach i to zależy od tego, czy wybiorę sen i imprezę, czy wybiorę studia i jeżdżenie po nocach. A wtedy faktycznie poznałem, że cud techniki, który się nazywa Polonez, po 100 tysiąca kilometrów się nie nadaje do dalszego użytkowania, bo faktycznie po roku go zajechałem. Zresztą to był drugi samochód, który kupiłem, bo pierwszy jaki kupiłem to była Lada Samara. Też fantastyczne dzieło techniki. Szczególnie pozdrawiam osoby, które kupowałem, bo samochód był czerwony do pierwszej myjni automatycznej, bo po wjechaniu na pierwszą myjnię automatycznej miałem go w kolorze biedronki, znaczy miałem biało-czerwony. Malowali go tylko tak nieskutecznie, że mi połowa lakieru zeszła, ale to nie było jakieś specjalne issue, natomiast to jest zupełnie serio, no to faktycznie ja robiłem 100 tysięcy kilometrów minimum rocznie, jeżdżąc po całej Polsce i samemu sprzedając. No i tak to się zaczęło. W ogóle Igor, no wielki szacun to, co mówisz. Tutaj powiem, że trochę też mnie łączy, bo mi też na początku rektor podał i też prywatnej uczelni później porozmawiamy, może nawet znamy też rękę, ale no wielkie to, co osiągnąłeś, rzeczywiście ta droga nie była taka łatwa i naprawdę tym bardziej należą się gratulacje, no bo tak naprawdę doszedłeś do tego, cały pomysł i rozwój, no to był twój koncept i się sprawdził. Teraz właśnie chciałem zapytać, jak to się stało? Czasami moi koledzy mówili, że bzdury opowiadam, czasami mieli rację, czasami ja ich przekonałem, że jednak upór mój jest ważny, bo faktycznie no, sama marka 4F, która powstała w 2004 roku, pamiętam taką sytuację, że my wtedy handlowaliśmy z hipermarketami, to było kiedy robiliśmy 5 milionów rocznie i obrotu. I moi koledzy, jak ja im powiedziałem, że ja chcę do sklepu sportowego znowu sprzedawać, to oni powiedzieli, że ja kompletnie oszalałem. A ja mówię, jak nikt ze mną nie pojedzie, to ja szukam wolontariuszy, biorę osobę z recepcji i ja sam jadę na targi, żeby pokazać, bo ja chcę wrócić do sklepów sportowych. Pamiętajmy, że 2004 czy 2005 rok był okres, kiedy kupowaliśmy rower w Tesco, narty w Makro i cały sprzęt tak naprawdę w sklepach taki. Tyle tylko, że przez to, że zawsze podróżowałem, bo ja od 99 roku można powiedzieć, że jestem, mieszkałem w różnych miejscach, tak? Mieszkałem 5 lat w Chinach i ta obecność i te kultury, które poznawałem, też pewne mechanizmy, które widziałem, które były wyprzedzające, bo ja widziałem, że coś się zmienia. Ja mówię, nie, no ale to Tesco to kiedyś ono nie będzie takie fantastyczne, czy Makro i tak dalej. I to prawda, no doskonale wiemy, że rynek się zmienia. I to jest właśnie to, że ta zmiana tego rynku, a tych zmian jest bardzo dużo, ona powoduje, że pojawia się potrzeba, a potrzeba powoduje konieczność innowacji, bo innowacja ma tylko wtedy sens, jeśli pojawia się potrzeba. Więc w mojej ocenie ja widziałem potrzebę powstania marki sportowej w Polsce, no bo był Campus, był Alpine, był Mountain Wave, jeszcze parę innych marek, które dla nas nie istnieje, ale ja widziałem, że jest potrzeba. Ale też jasno powiem, no to moi koledzy przyznają, bo z niektórymi są takie osoby, z którymi pracuję ponad 20 lat, no tyle razy się pokłóciliśmy w pokoju, no to zasługa jest właśnie ich, że oni mnie przekonywali, że ja kompletnie nie mam racji. Mhm. A ja tak też powstało parę projektów, które nam się udało zrobić. Igor, a powiedz mi, co jest według ciebie, już trochę tam nakreśliłeś się, zasługą takiego sukcesu? To nie jest już tylko sukces właśnie, tak jak mówisz, otworzenia sklepu, wyjścia z Makro do innych, to jest sukces światowy, tak? Na całym świecie wszyscy noszą 4F. Olimpijczycy, nie tylko polscy, noszą 4F. Jak sądzisz z perspektywy czasu, jak ci się udało i jakie też plany może takie, zanim przejdziemy do tego wirusa, w ogóle masz na tą firmę, no bo naprawdę podbijasz świat i to trzeba przyznać. My nie osiągnęliśmy jeszcze sukcesu. Sukcesem będzie to, jeśli mówiąc językiem Coca-Coli, będziemy w odległości 5 minut od każdego miejsca i taką będziemy mieć dostępność. My ją zbudujemy. To jest kwestia tylko tak naprawdę determinacji i czasu. A jak się udało? No, udało się dlatego, że my zawsze próbowaliśmy zrobić coś najlepiej. To znaczy, to nie polegało na tym, że my chcieliśmy kogoś pobić. Ja tutaj też od razu powiem, że jestem totalnym fanem
Simona Sineka i naprawdę go świetny mówca, niesamowity człowiek i naprawdę jego teorie, to jest jedyny mówca, którego jak słucham i którego oglądam, czy czytam jego książkę, to w 90% się zgadza. I tutaj, znaczy ja zacząłem go tak naprawdę oglądać jakieś kilka miesięcy temu i się okazało, że moje teorie, które ja miałem, które były kompletnie jakieś może abstrakcyjne, to on myśli podobnie, znaczy on mi utwierdził w tym, że ja mam gdzieś tam rację, bo ja nigdy nie chciałem z nikim konkurować. To nie jest tak, że ja potrzebuję być lepszy niż wcześniej to jeszcze był Campus Alpinus, teraz można powiedzieć, że konkurujemy z Nike Adidasem. No, oni robią fantastyczne produkty i co do tego całkowicie się zgadzam. Jeśli ktoś mi powie, że Adidas ma lepsze buty, no pewnie ma. Ale my chcemy zrobić nasze jak najlepsze. One uważa, że nasze są lepsze, choć przebiegając dwa maratony w swoim życiu, trochę też na wariata, bo do jednego się z kolegą moim z firmy przygotowaliśmy 3 tygodnie, to jest szaleństwo, ale do drugiego trochę lepiej. I mogę się pochwalić, że ja nie przeszedłem tych maratonów, tylko naprawdę przebiegłem, pomimo tego, że jak mi chirurg mówi, no ilość operacji, którą miałem przez obóz sportu, zostały utracone, pamiętajmy o tym. To po tych wszystkich różnych śrubach, które mam w sobie, to no, przebiegłem w czasie 3,54 ten maraton, więc no, to powiedzmy jest taki jak na osobę, która nienawidzi biegać, bo ja nienawidzę biegać, no to muszę jasno powiedzieć, bieganie to nie jest moja ulubiona czynność, ale było super, w Berlinie było super, bardzo się cieszę, że to przebiegłem i przebiegłem w butach 4F i uważam, że mamy kilka modeli butów, które akurat dla mnie, dla osoby, która miała i zerwany więc zadok krzyżowy, złamany staw skakowy i parę innych rzeczy, które mógł wymieniać. Bo dzisiaj ktoś mi zadał takie pytanie, bo mówię, to tam się, a ktoś się mnie zapytał, a ile kontuzji miałeś? A ja mówię, moment, czekaj, to zależy od jakiego sportu. I tak wyliczyłem tą listę, tam faktycznie ta ilość operacji. Książka by powstała. Powiedzmy, mam dobrego chirurga, tak? On naprawdę wkładał i już chciałbym nie mieć więcej, ale istotnie. Prosta definicja, znaczy ja nie cierpię, jak coś mi się nie udaje. To znaczy, jak mnie się nie udaje albo jest zagrożenie, to wtedy we mnie pojawia się jakaś ogromna motywacja. I to jest ta motywacja powoduje, że ja motywuję moich ludzi. Ja motywuję moich ludzi, żeby oni motywowali ludzi, którzy tak naprawdę wykonują wiele operacji. Bo generalnie no, na tym polega już jakaś tam organizacja, że chodzi o to, żebyśmy zgodnie z pojęciem liderskim, a nie menadżerskim, motywowali i pomagali. I to jest to, co ja intuicyjnie przez wiele lat robiłem, a w czym mnie uświadomił Simon Sinek, że moją rolą jako menadżera nie jest zapytanie się ciebie, Łukasz, że się z tobą współpracował, dlaczego po raz kolejny nie dowiozłeś swoich wyników i dlaczego po raz kolejny masz odchylenie 10%, 15%, 20% od sprzedaży. Bo rolą jest zapytanie, czy wszystko z tobą jest OK? Jak się, Łukasz, co się dzieje? Czy wszystko OK? I to jest banalne pytanie. Może kilku z moich jest na tym czacie i ja nie powiem, że zawsze, bo ja jestem ułomny, no, zdarzają mi się różne momenty, ale ja zazwyczaj staram się zapytać pytanie, hej, jak się czujesz? No to jest też taka zaleta prawdziwych liderów, bardzo fajnie też podchodzić, zresztą no, jesteś spójny z tym, co właśnie też wspomniałeś o tym zwolnieniu, o którym zaraz jeszcze porozmawiamy, ale powiedz mi, bo też trochę powiedziałeś takie kontrowersyjne stwierdzenie, że tak naprawdę firma nie potrzebuje prezesa. Jakbyś mógł rozwinąć, o co w tym chodzi właśnie, że tak naprawdę no, firmie nie jest potrzebny cały czas prezes. Bo jak ludzie wiedzą, jaka jest misja i strategia i tak naprawdę wizja, to te osoby, które ze mną współpracują, one wiedzą doskonale, dokładnie lepiej ode mnie, co mają robić. Jeśli byłbym typowym menadżerem, to bym co tydzień, a moi koledzy wiedzą, że tego nie robię. I przez wiele lat myślałem, że to jest moja słaba strona. Bo ja nie cierpię spotkań statusowych. Status, tak? Nie, bo ja po prostu dostaję drgawek, tak? Ale zdecydowanie wolę i zawsze jest taka rozmowa, słuchajcie, jest problem, jestem dla was zawsze dostępny. Wy wiecie, co macie robić, ale moją rolą jest to, że jeśli ktoś zacznie oddychać rękawami, albo jest zestresowany, albo ma problem, zadzwoń do mnie, zwentyluj się. Po prostu zadzwoń do mnie, wyrzuć to wszystko, co cię zdenerwowało, bo tam Asia, Basia, Kasia z innego działu ci coś zrobiło. I w tej sytuacji, kiedy sytuacja jest normalna, ja nie mówię o dzisiejszej sytuacji, kiedy mamy tak naprawdę wojnę. Bo mamy wojnę. Część z moich kolegów to doskonale ładnie wie, bo ja przesłałem im jedno motywacyjne wideo, bo one sami motywują. I tam był jakiś tytuł z wojny.
ale to jest wojna, bo mamy w tym momencie od czasów II wojny światowej, pierwszej, mamy tak naprawdę trzecią wojnę światową spowodowaną przez koronawirusa. I trzeba sobie jasno powiedzieć, że wszystko po prostu się zmieniło. I teraz okazuje się, że moja rola jest to, kiedy ja byłem wyciszony i ja powiem to tak obrazowo. Nawet być może też ktoś, z kim rozmawiałem na ten temat, być może słucha mnie dzisiaj. Ktoś zadał mi pytanie, a dlaczego ty tak z mediów zniknąłeś? Dlaczego ciebie nie ma? Ja tego nie potrzebuję. Firma tego nie potrzebuje. To jest zupełnie niepotrzebne. Ludzie wiedzą, co mają robić, a ja wolę szczerze mówiąc pobiegać, zrobić sobie trening i pouprawiać sport, niż poświęcić pół godziny na wywiad. Teraz uwaga. Przez ostatni tydzień udzieliłem więcej wywiadów niż przez ostatnie 4 lata. Ale tylko dlatego, ja nie dlatego udzielam tych wywiadów, po pierwsze, że mam jakąś chęć promowania siebie, ale z dwóch powodów. Po pierwsze, ktoś pyta, na to odpowiadam. A po drugie, tak naprawdę ja mam faktycznie kilka ważnych informacji, które uważam, że są one ważne dla moich kolegów. Ja też chcę uwiarygodnić, bo z powodu koronawirusa spotkałem się z ponad 1000 osób. Z tym asystentem, z dyrektorem i z pracownikiem magazynu. Na Teamsach, których de facto wcześniej używałem. Nie używałem i moja IT wie, że byłem jedynym, który mówił, po co mi Teamsy. Fantastyczne urządzenie. Spotkaliśmy się w grupach 150-200 osób i ja mówiłem każdemu to samo. Znaczy ja mówiłem, że my niestety jesteśmy w tym momencie storpedowani, że mamy ogromny problem i że tylko dzięki waszej solidarności jesteśmy w stanie dopłynąć do portu. Albo zatoniemy. I to samo powiedziałem też w prasie. Ja powiedziałem, faktycznie nie będziemy nikogo zwalniać przez koronawirusa. Mamy kilka rzeczy. Mamy witaminy i my je podaliśmy już w marcu. To znaczy witaminy polegały to na tym, że ja zaproponowałem. Nie, to nieprawda. Nie ja zaproponowałem. Moi koledzy zaproponowali, żebyśmy wypłacili niższe wynagrodzenia za marzec. Ja nikogo nie zmusiłem. A mówię, super, ale nie róbmy tego na zasadzie, że jest jakiś przymus. Kto chce, nie podniesie rękę, wysiło się mnóstwo osób. To był wolontariat. I to były witaminy. Taka misja tak naprawdę też ratowania, pokazania tej jedności firmy. To znaczy, jak ja powiedziałem, że my jesteśmy storpedowani i tak naprawdę możemy nie dopłynąć do portu i że mamy, tak naprawdę zaczynamy od warzyw, które podajemy w marcu. Później powiedziałem, zastosujemy witaminę C w kwietniu. I w kwietniu przeszliśmy na 4-5 etapów, cała firma pracuje na 4-5 etapów. Jak będzie potrzeba, zastosujemy paracetamol. Jak paracetamol w kolejnych miesiącach nie pomoże, to będzie antybiotyk. A możesz powiedzieć, jakie są te terapie, czyli paracetamol i antybiotyk? Bo to tak. Nie. Ja naprawdę nie wiem. Nie wiem, jakie będą tak naprawdę, jakie będą zalecenia, czy jakie będą porty ze strony tarczy 1, 2, 3, 4. Nie wiem, jaka będzie sytuacja. Może my po prostu tego w ogóle nie włączymy. Dzisiaj mamy witaminę C. 4-5 etatu tarcza spowodowała, że są jakieś dopłaty. Ja nawet też dokładnie nie wiem. Ja nie muszę wiedzieć, bo moi koledzy wiedzą. Oni są mądrzejsi ode mnie. Zawsze chciałem mieć mądrzejszych ludzi ode mnie. Ja mam totalnie mądrzejszych ludzi ode mnie. Tylko motywować do tego, żeby oni mi pomogli, a oni motywują mnie i to jest fantastyczne, dlatego że my sobie ufamy, bo też zaufanie było zbudowane tym, że ja tym ponad 1000 osób powiedziałem dokładnie to samo. Ja nikogo przez koronawirusa nie zwolnię, co uwaga, nie oznacza, że ja nie zwolnię nikogo dlatego, bo de facto po pierwsze nie ja zwalniam, tylko moi menadżerowie, ale jeśli moi menadżerowie podjęli decyzję o zwolnieniu kogoś na początku marca, no to ja nie będę z tym dyskutował. A dlaczego podjął taką decyzję? No bo ktoś po prostu nie pasował do stanowiska, nie pracował wystarczająco dobrze, albo wydarzyły się jakieś inne rzeczy. To jest normalny proces. I dokładnie to samo będę powtarzał cały czas. Jeśli moi menadżerowie uznają, że dzisiaj, mając misję, bo my nie jesteśmy firmą, znaczy my nie prowadzimy działalności gospodarczej, dlaczego? Dlatego, że my mamy zamknięte sklepy. Więc my mamy misję i my hashtag, który się pojawia cały czas, OTC Team Carmiszy. One team, one goal, bo mamy jeden cel, dopłynąć tym storpedowanym okrętem do portu. Storpedowanym, zbombardowanym, z dziurowym pokładem nabierającym wody. Ale uwaga, co się stało? W momencie, kiedy my się spotkaliśmy i jak zobaczyłem tę ogromną motywację ludzi, to co nastąpiło? Okazało się, że ludzie kubkami, nie wiem, łyżkami, a może wiaderkami, może ktoś miał wiaderkę albo butelkę, zaczęli tą wodę wylewać tak szybko, że my nie, nabierając, mając dziurowy dek, tak naprawdę my nabieramy wody, ale moi koledzy tak dają z siebie dużo, wkładają takie serce, takie kompetencje, mają tak otwarte umysły i szukają tak naprawdę szansy do tego, żeby firma w tym momencie mogła dalej funkcjonować, czy my nie podtapiamy się dalej. Czy to wystarczy? Nie wiem, może się okazać, że trzeba będzie właśnie zastosować kolejne jakieś działania. I ja wiem, że team jest do tego gotowy, bo moi koledzy
spotykając się z Radą Pracowników, Rada Pracowników powiedziała, że jest super uczciwe rozwiązanie. 4/5 powiedziała, że jeśli będzie taka potrzeba, to pamiętajcie, że my jako pracownicy tej firmy zrobimy wszystko, żeby o nią walczyć. Igor, to jest naprawdę fajne, co mówisz, że tutaj mamy wiele komentarzy, którzy mówią wręcz, że prezes, który mówi, zatrudnia mądrzejszy od ciebie z gościem, dla którego warto pracować w momentach za darmo. Więc mamy tutaj naprawdę, widać tą postawę też lidera, ale też chciałem ciebie zapytać o te też pozytywy tego koronawirusa, tak? COVID-19. Zrobiliście jako team, jako zespół, nie tylko fundację. Zebraliście ponad milion i to w parę dni, tak naprawdę nie mając jeszcze tej fundacji. I nie mówiąc o tej pomocy dla szpitali i całej akcji, jakbyś mógł powiedzieć, no jak to się stało, że tak naprawdę z pomocy, która przyszła, zapytanie ze szpitala jednego, zrobiliście ogromną pomoc, w tym też ratując inne firmy, bo wiem, że uratowałeś wiele szwalni przed tym, żeby nie zwalniali osoby. Znaczy, no, tutaj nie chciałbym demonizować naszej pozycji w tym zakresie, bo my po prostu pomagamy. Ja nie chciałbym powiedzieć, że my jesteśmy zbawicielem czy szwalni, czy szpitali. To się zaczęło prozaicznie. To znaczy, naszą misją jako spółki jest Inspire People. Naszą misją, jak i marki 4F, jest Inspire People to Start. I w tym momencie, jeśli pojawiło się to zapytanie już ze słynnego szpitala MSWiA, słynnego, no bo to od tego się wszystko zaczęło, od 300 par gogli, ja akurat dostałem informację, wylądowałem w Monachium, ktoś mi wysłał, wszystko zamknięte, jutro zamykamy sklepy, kwarantanna, jak ktoś wraca do Polski. Myślę sobie, no to ładnie, to szybko nie wrócę. Ale do mojej koleżanki z marketingu napisałem, że słuchaj, zróbmy coś więcej. Jakieś tam pomysły abstrakcyjne się pojawiły z mojej strony. One były tak abstrakcyjne, że ona mówi, nie tędy droga. Ale wtedy ja mówię, dobra, to zróbmy jakąś burzę mózgów. Ja już nawet dokładnie nie pamiętam. Zebraliśmy się na Teamsach w sobotę rano, 14 marca. I ktoś rzucił hasło 4 pomaga. Ja mówię, no dobra, 4 pomaga. A poczekajcie, a nie możemy coś bardziej pomóc szpitalowi? Na tych gogle tylko? Zróbmy coś większego. I wtedy się powiem, no dobra, ale to zróbmy, nie wiem, to zróbmy, ktoś podpowiedział, że ze znajomych, jakby były, pierwsze było, że 20% to przekażmy ze sklepu internetowego, bo sami nie mamy dużo, ale może się podzielimy. A później też jeden znajomy mówił, wiesz, jakby były takie fajne t-shirty, cegiełki, to ja bym chętnie kupił. No to dobra, to robimy t-shirt, cegiełkę, 100% tego t-shirta oddajemy zysku na szpital i zróbmy to, tak? Przynajmniej mamy zajęcie, no przynajmniej mamy jakąś misję, to czujemy się potrzebni, nie wiem, robimy coś, co służy innym. I faktycznie nikt z nas wtedy nie pomyślał, że pojawi się jakaś fundacja, ktoś z moich kolegów, bo to jest znowu tak, że my rzucamy hasła, a ktoś wymyślił, no dobra, to pojawi się 4F pomaga. I zrobił ktoś jej logo, ktoś zrobił naklejkę. Tak to się zaczęło. I tak naprawdę faktycznie skala, bo my nie tylko zebraliśmy, my te pieniądze już wydaliśmy na ponad, mogę się pomylić, o kilkadziesiąt tysięcy, 260 tysięcy maseczek przekazanych, kilkadziesiąt tysięcy jakichś fartuchów, gogli, innych rzeczy. My abstrakcyjne rzeczy zaczęliśmy szyć na potrzeby tych szpitali, bo to one powiedziały, co potrzebują. Jak powiedzieli, że muszą mieć jakiś fartuch wodoodporny, no to moi koledzy mówią, dobra, to robimy fartuch wodoodporny, to żaden problem. Co się okazało ze szwalniami? No faktycznie, to jest tak, że my tak naprawdę mamy kilka segmentów, bo są szwalnie, które szyją dla nas, uwaga, ja to też chcę im podziękować, są wolontariusze, szwalnie, które szyją za darmo. I my tylko dajemy materiał i wtedy za darmo też przekazujemy to do szpitali. I to jest jedna część, która jest taka część. Są szwalnie, które wykonują dla nas usługę i szyją te fartuchy czy inne rzeczy, my za nie płacimy, dajemy do szpitali. Ale poszliśmy o krok dalej, no bo się okazało, że znowu jest zapytanie ze strony jednego z resortów, że jest potrzeba stworzenia kilku hubów w Polsce szyjących maseczki na potrzeby szpitali. No to mówimy, no dobra, no to my to skoordynujemy, tak? I powstała tak naprawdę trzecia odnoga. Tutaj moi koledzy też naprawdę w ogromnym, ja w ogóle jestem dumny z mojego zespołu, no to już tak, nie wiem, czy to brzmiało to znacząco, ale ludzie są niesamowici. To jest niesamowite, jak my zaufaliśmy sobie, bo dzisiaj jest takie zaufanie, które powoduje to, że osoby, one nie pracują w organizacji, która jest organizacją zarobkową, bo my mamy zamknięte sklepy. Ja mówię, że ja mam ludzi, którzy są misjonarzami. To znaczy, oni prowadzą misję uratowania spółki. A ja jestem jedynie tym kapitanem, który trzyma to koło, ale tak naprawdę ja mam to poczucie, że to oni wiosłują, a ja tylko postaram się określić kierunek,
tak naprawdę moja rola jest to, żeby im pomóc i pokazać, że jestem zawsze dostępny, a naprawdę jestem zawsze dostępny. W tym momencie ja przez ostatnie kilka lat funkcjonowałem tak, że mój telefon odbiera asystentkę. Ja dostaję w tym momencie 100 telefonów. Ja po prostu coś dzwonię, ja mówię, ale w ogóle proszę wytłumaczyć, a o co chodzi? Bo ja już nie nadążam, tak? No dostaję taką ilość, dzwonią wszyscy. To jest niewiarygodne, to jest jakiś totalny kosmos. Już mi się zdarzyło, że prawie, że miałem dwie wideokonferencje w jednym czasie, to się zdarza, prawie, że dwa wywiady. Do mnie to kompletny wariat. Ja nie odróżniam nazwisk w tym momencie osób. Ale jak dzwonią moi koledzy, to ktoś dzwoni, pisze u nas w WhatsAppie, Igor, mam szybkie pytanie albo problem. Ja mówię, to teraz nie zrobię, bo jesteśmy na live, ale no jakbym dostał takie pytanie, powiedzmy, na konferencję z kimś, to mogę przed 5 minut i ja zadzwonię. Zdarza mi się, że dzwonię po 3 godzinach, prawda? I to jest jakieś issue. Ale ja mam misjonarzy, tak? My w tym momencie walczymy o to, żeby przeżyć. Ale walczymy bardzo skutecznie i tak naprawdę okazuje się, że robimy wszystkie rzeczy inaczej. Moja koleżanka, którą też serdecznie pozdrawiam, powiedziała, to jest obrazowe i to jest bardzo mocne. Wiesz, Igor, dyrektor kolekcji, super dziewczyna, naprawdę, dyrektor kolekcji. Mówi, kiedyś, jak jeszcze zanim przyszłam do ciebie do pracy, to robiłam fashion, kocha fashion, tak? Pracowała w firmie, nieważne, bardzo dobrej marce, typowy fashion. Mówi, kiedyś pracowałam fashion, robiłam fashion. Później przyszłam do ciebie, robiłam kolekcje sportowe i to było okej. Okay. A teraz bip, siedzę w fartucha. A ja mówię, ale jesteś po prostu niesamowita w tym. Bierzesz wszystko na temat fartuchów, maseczek i wszystkiego innego. I to jest to, że ja do nikogo niczego nie zmusiłem. Jeśli ktoś się mnie zapyta, co moi ludzie robią, ja nie wiem. Bo oni po prostu szukają sobie zajęcia, robią tysiące projektów, które byśmy nigdy nie zrobili wcześniej. Mhm. Pamiętajmy, że i to jest znowu słowo Simona Sineka. Co to jest innowacja? Innowacja to jest odpowiedź na potrzeby. Czy innowacja jest efektywna? Nie jest innowacja efektywna, dlatego że innowacja powoduje to, że z 10 innowacji może jedna się uda. I my dokładnie robimy tak samo. To znaczy okazuje się, że jak jest potrzeba, a dzisiaj mamy totalną transformację rynku. W jakim kierunku? Nie mam bladego pojęcia też. Kto ma to wiedzieć? Przecież nie wiemy, kiedy się otworzą sklepy, nie wiemy, jak będzie wyglądała sytuacja z potrzebami klientów. Nie wiemy wielu rzeczy, bo się okazuje, że tak naprawdę to jedno wiemy, bo to widzimy ze sklepu spożywczym. No jak wchodzimy do sklepu, mamy maseczkę, chyba rękawiczki. No, okazuje się, że ileś osób na metr kwadratowy, wszystko wygląda inaczej. Ja prowadząc też rozmowy z galeriami handlowymi polskimi, bo tu mamy problem, tak? No, my wiemy jedno, handel nie będzie taki sam. Ja doszedłem do jednego z takich wniosków wspólnie. Ja zadałem pytanie koledze, który prowadzi, ma kilka galerii. Koledzy, bo się znamy. Mówię, Rafał, a jeśli okaże się tak, że bez względu na to, na jaki poziom czynszów się odmówimy później, to dojdzie do takiej sytuacji, że ten poziom, jaki opracujemy, no to mnie się nie będzie opłacało mieć w twojej galerii sklep, a tobie się nie będzie opłacało przy tym czynszu, żeby mieć tą galerię. A on mówi, no tak może być. I tak może być. Świetny wywiad z Simonem Sinekiem. Taki webinar, no coś takiego, co my trochę pytania z sali i ktoś go pyta, Aruba, to wyspa podobno piękna, na Karaiba. Co ma zrobić Aruba, która 88% przychodów generuje z turystyki? To Simon powiedział. Zaproponował, żeby spotkały się zespoły i wyobraziły sobie taką sytuację. Po prostu, żeby zastanowić się, co ta Aruba może robić w tej sytuacji, kiedy nie ma turystów, no bo nie ma, bo granice są zamknięte. I po prostu, żeby 50 osób, czy cały team wymyślał 50 kompletnie czasami abstrakcyjnych pomysłów, co czym Aruba może się zająć. Ale jedno sformułowanie chciałbym, żebyśmy wszyscy zapamiętali. I to było genialne, bo ja to pytanie zresztą sparafrazuję. Co by robiła Aruba, gdyby coś takiego jak turystyka nie istniało? No, ale to jest zasadne, genialne pytanie. I ja zadałem mojemu zespołowi pytanie, co by robiła spółka OTCF, co by robiła marka 4, gdyby coś takiego jak galerie handlowe, z których generujemy 80% naszych przychodów, nie istniało. I ja czekam na odpowiedź. Mhm. Bo co by było, jeśli się okaże, że te galerie po prostu znikną. Bo ja nie jeździłem, jeśli znikną, bo my się będziemy wszyscy bali tak naprawdę do galerii pójść. Są badania pokazujące, że w dużych centrach handlowych naprawdę jest największe zagrożenie, zarażenie się koronawirusem. I są też teorie, że ten koronawirus wróci albo wróci inny wirus. Wszystko może się zdarzyć. Mhm. Igor, tutaj rzeczywiście to, co mówisz,
raz świadczy o tym, jak wielkim jesteś liderem, jak motywujesz, ale też zauważam, że ten sukces chyba patrząc z boku może też być tym, że tak bardzo szybko się u ciebie rzeczy dzieją, że u ciebie przychodzi ktoś, mówi zróbmy to, ty mówisz dobra, zróbmy. Zazwyczaj w wielu firmach dużych ten proces akceptacji i tak dalej trwa długo, przychodzi szczeble osób i tak dalej. To prawda i to jest sukces, ale to też wydaje mi się, Łukasz, że ty nam pomogłeś, bo jak powstała fundacja, złożyliśmy, bo fundacja jest na etapie rejestracji w sądzie rejestrowym, jest na stronie fundacji, którą zapraszam, żeby zobaczyć, tam jest wszystko pokazane, transparentnie jest nasz, zawsze mylę słowa, statut fundacji jest pokazany, ale moja koleżanka z marketingu, ja mówię, no dobra, a ona mówi, no trzeba zrobić stronę, ja mówię, no tak, bo chyba czwartek wieczorem lub piątek wieczorem, a Justyna mówi, no dobra, to ja będę miała na piątek. Justyna, jaki piątek? My mamy wojnę. My mamy wojnę. Trener Wenta, jak zdobywaliśmy złoty albo srebrny medal w Mistrzostwach Świata czy Europy w piłce ręcznej, powiedział zawodnikom 8 sekund to dużo, dużo czasu. I ten król Artur, nie pamiętam nazwiska niestety tego piłkarza ręcznego, strzelił bramkę w ciągu 8 sekund. Wygraliśmy. 8 sekund to mnóstwo czasu. I ty mówię, nie Justyna, nie, to my się nie rozumiemy. My potrzebujemy tę stronę na poniedziałek rano. Ale to jest niewykonalne. Ja mówię, nie, to jest wykonalne, ale my nie mamy zasobów. Moi ludzie już naprawdę oddychają rękawami. Ja wiem, ale ci znajdę. Chyba wtedy do ciebie właśnie poprosiłem, znajdź mi proszę jakiegoś wolontariusza. Ja mówię, ja nie mam kasy. Mówię, nie mam pieniędzy. Ja nie mogę płacić. Bo ja nie mam, bo ja naprawdę nie mam. Ja muszę tylko uratować moich pracowników. Ja mam dzisiaj na pensję i na to, żeby robić partial paymenty, bo faktycznie mamy jeszcze dostawców. Pamiętajmy, że nasi dostawcy też mają trudną sytuację. Ja muszę płacić pensję, bo to jest moje podstawowe zobowiązanie. Ale muszę też płacić moim dostawcom, tym aktualnym, którym zawsze płaciłem na czas, dzisiaj nie płacę na czas. 8 rano strona powstała. Jeszcze raz dziękuję marketingowi, Łukasz, dziękuję tobie i dziękuję tym wolontariuszom, bo przecież ją zrobiliśmy za darmo. Nie, no naprawdę, ja w ogóle podziwiam to, co ty robisz, bo wiesz, to są tylko małe tam kroczki, jak zawsze możemy. Drugie jakieś takie działanie, które powstało też przy naszej grupie Wspieram Biznes z Domu, to jest też, że próbujemy też wymyślać pomysły między innymi dla ciebie, więc też po tym spotkaniu pozwolę, że wyślę ci na maila pomysły, bo jest ich dość dużo dla twojej firmy. Mam nadzieję, że też się coś przyda, ale też fajnie rzuciłeś ten pomysł, co jeśli firma Forev nie będzie w galeriach, więc to może tutaj ci, co nas oglądają, też, a myślę, że jestem przekonany, tak jak ty, to są ludzie mądrzejsi ode mnie i mają takie pomysły, są tak kreatywni, innowacyjni, że jestem pewny, że kilka z tych pomysłów na pewno ci się przyda, więc liczę też, że to się uda. Jesteśmy open, ja już od razu powiem, że moi koledzy już błagają, żebym nic nie wymyślał, bo ja ostatnio tymi pomysłami i oni mówią, że ale ktoś jeden też jest, zresztą racjonalnie, nasz szef IT pyta, nie, ale wiesz, ten pomysł, no tak 18 miesięcy, i bardzo duży budżet, ja mówię, ale my nie mam pieniędzy, my nie możemy 18 miesięcy, ja potrzebuję za półtora miesiąca, jest czas wojny i faktycznie w mojej ocenie to się da zrobić. No podam przykład z innej strony, bo dzisiaj to naprawdę jest być może wskazówka. Negocjowaliśmy z bardzo dużym partnerem, nie mogę powiedzieć jakim, nieważnym. Negocjowaliśmy tak naprawdę jako to nasze takie stowarzyszenie, które zrzesza firmy handlu i usług. I była pierwsza propozycja, uwaga, 250 tysięcy. Ja mówię do kolegów, a ile chcemy zapłacić? A oni mówią, no 150, 100, za jakieś opracowanie, ogromne opracowanie, ponad tydzień pracy, 24 ha na dobę tego zespołu, dużego zespołu. A ja mówię, a wiecie, no i tak nie mam pieniędzy, nie możemy tyle zapłacić, a ja polecam, jest taki jeden fajny na YouTubie, to się nazywa Tajemniczy Klient Netia. Zobaczcie, najfajniejsza, może ktoś słyszał, najfajniejsze story, które jest dla mnie przesłanką do negocjowania wszystkiego. No i tutaj ja mam spotkanie naprawdę z bardzo dużym partnerem, i oni mówią, no bo my chcemy wam pomóc, bo wiemy, że branża jest bardzo trudna. Ja mówię, ale panowie, wy dotknęliście sedna, wy chcecie pomóc. Ale jak wy chcecie pomóc, to nie znaczy, że musimy za to płacić. Ja biorę pomoc, bo ja potrzebuję tej pomocy. A dlaczego wy chcecie, żebyśmy za to płacili? No nie, my nie możemy tego zrobić za darmo. Zapłaciliśmy zero. Zero. Teraz to się zero. Wow, naprawdę. Faktycznie słowo pomoc nabiera zupełnie innego znaczenia. Mhm. Bo ja też im wytłumaczyłem, oczywiście to nie jest tak, że tutaj nie było argumentów. Ja mówię, ale jak my nie przetrwamy, wy nas potrzebujecie później, żebyśmy też mogli te różnego rodzaju... Wy nas potrzebujecie, nas nie będzie, to potraktujcie to jako inwestycję, waszą inwestycję. My tracimy, wy tracicie swój czas, udało się. I chwała im za to, też im bardzo dziękuję. Mhm. Tak naprawdę to duża pomoc i to było bardzo ważne, ale da się, bo dzisiaj jesteśmy solidarni.
Ja też cały czas apeluję o solidarność, niekoniecznie symetryczność. Solidarność tej pomocy, mówię tu o galeriach, to są naprawdę bardzo trudne case'y. Ale dzisiaj musimy wszyscy tak naprawdę coś stracić, żeby coś zyskać. Mój apel, a nawet ten apel nie wszyscy dobrze zrozumieli, o niezwalnianiu osób. On nie jest jakiś kompletnie nieracjonalny, albo nie jest on idealistycznie PR-owy. Wyobraźmy sobie, że każdy z nas zwolni 20% osób i zrobi tak każda firma. Kto kupi produkt czterech? Kto kupi mleko, masło, odzież, buty, pralkę, meble IKEA? To będzie problem, tak? A jeśli ludzie dzisiaj solidarnie są gotowi do tego, żeby każdy coś stracił, a ja widzę tą solidarność w moim zespole, to możemy tak naprawdę, utrzymując miejsca pracy i szukając odpowiedzi na potrzeby, czyli robiąc pewne rzeczy innowacyjnie, jesteśmy w stanie zatrzymać miejsca pracy. Kolejna znowu, i polecam znowu Simona Sineka, tam jest niesamowicie jego wypowiedź na temat Marines. I on mówi o jednej rzeczy. Jak spotkał się z Marines, amerykańskimi Marines, to zadał mi proste pytanie. Dlaczego ty ryzykujesz życie za tego, za drugiego? Dlaczego ty go słaniasz? Dlaczego ty jesteś ramię w ramię, jak on może zginąć? Bo on zrobiłby dla mnie to samo. I dalej, skracając, bo tam jest naprawdę super, to polecam do wysłuchania tego. Dlaczego nie ma zaufania? Dlaczego pracownicy nie walczą o swoje firmy? Bo firmy nie chcą walczyć o nich. I stąd się pojawiło moje przesłanie, które nie było tak naprawdę PR-em czy abstrakcją. Ktoś mi to powiedział i ja to coś tak naprawdę, nie wiem, czy mnie słychać? Tak, jest bardzo dobrze, jest bardzo dobrze. Ja to usłyszałem, ja to oczywiście przerobiłem, bo ja powinienem że skopiować i poprawić to innowacja. Znaczy, ja generalnie bardzo dużo rzeczy, które ja implementuję, to co mówią mądrzejsi ode mnie, bo uważam, że Simon Sinek jest totalnie genialny. I teraz jak ja sobie pomyślałem o tym, jak on powiedział o tym zaufaniu, że pracownicy nie ufają firmom, dlatego nie poświęcają się dla firmy, dlatego nie są. To ja mówię, ja muszę zbudować zaufanie. Ja mówię, słuchajcie koledzy, dajcie mi wszystkich na tych Teamsach, tak? Tylko błagam, znaczy mówię, ubojętym, możliwie wziąć wszystkich 1000. Okazuje się, Teamsy podobne, przynajmniej nasze, do 200 osób czy 250. Faktem, że ja wtedy byłem totalnie zmęczony i pewnie moi koledzy mnie słuchają, no to faktycznie ja mówiłem wszystkim to samo, ale ja błagam, mówię, niech mnie ktoś kontroluje, bo ja nie czy się nie powtarzam. Ale mówiłem to, co czułem, tak? Ja mówiłem, że my możemy zbankrutować, ale po twojej wiedziałem jedną rzecz. Okręt OTCF może nie dopłynąć do portu, bo jest dziurawy, ale z wami jako zespołem jeszcze daleka droga. I ja uważam, że tylko od nas to zależy, czy uda się nam do tego miejsca dojść. I też jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Ja nie mówię o tym, żeby nie zwalniać tych, którzy tak naprawdę nie chcą tej misji prowadzić, bo to jest nieuczciwe nie wobec spółki OTCF, bo ja jeszcze może tam przeżyję jednego takiego, który po prostu nie chce pracować, ale to jest nieadekwatne, niesprawiedliwe, nieetyczne wobec tych kolegów, którzy będą na 4-5, mam nadzieję, że nikt z ZUS nie słucha, moi ludzie chcą myśleć, że pracują na 12-5, a ich o tym nie proszę. Ja dzwonię wieczorem, mówię, żyjesz? Jest okej? Okay? Odpocznij w weekend. Jeden z naszych kolegów, nie wiedział, zadał pytanie jednemu dyrektorowi. Pyta się tak, słuchaj, a będą święta? O co ci chodzi? Nie wiesz, bo ja generalnie w święta nie mam problemu, że ja mogę pracować tylko jakbym chciał chwilę z rodziną. Chwilę. I to jest właśnie podejście, które powoduje to, że jeśli dzisiaj miałbym kopać łopatą, żeby ochronić tych ludzi i kopać rowy, to ja kopię łopatą. Ja to robiłem, ja pakowałem paczki, ja siedziałem na produkcji, mieszkałem 5 lat w Chinach, ja się nie boję pracy. Ja w roku 95 zastanawiałem się, czy jogo za złoty 65 jest dla mnie dobry, czy lepiej kupić ten za złoty 35. Ja naprawdę nie miałem pieniędzy. Ja wiem, co znaczy nie mieć pieniędzy i wiem też, co znaczy czuć się odpowiedzialnym, ale się czuję odpowiedzialny, dlatego że ci ludzie się czują odpowiedzialni nie za firmę. I oni mnie totalnie kupują. Igor, w ogóle jak się słucha, to naprawdę zmieniasz świat, ale tak to podejście myślę, że jest warte skopiowania dla innych przedsiębiorców, żeby po prostu zaszczepić, tak jak mówisz, wzbudzić to zaufanie, bo dzisiaj mamy ten wyjątkowy czas, gdzie tylko poprzez solidarność, poprzez łączenie się, każda firma ma szansę jakby wygrać
z tym wirusem nie dać się pokonać. Mam też pytanie, co dalej, wiem, że nie wiesz odnośnie firmy, ale co dalej z pomocą, z fundacją, jak myślisz, jakie plany, bo być może, nie wiem, tutaj, tak jak mówię, prześlę ci dużo więcej pomysłów, ale dużo pada takich, że być może współpraca i jakieś oferty ubrania dla kurierów, którzy donoszą, być może jakieś specjalne maseczki do sportów i tak dalej, więc tych pomysłów jest dużo, ale czy ty już coś masz takiego zdefiniowanego, jak to będzie wyglądało? Chodzi o pomysły do czterech, my chętnie każdy rozważymy, bo to chcesz powiedzieć, błędem jest, jeśli firmy myślą, żeby tylko przetrwać, bo każdy te pieniądze, które macie na koncie, można wydać. Tutaj jest kwestią, jeśli chcemy przetrwać, to musimy odpowiedzieć na potrzeby, które nowe się tworzą. Znowu nie był mój pomysł. Wybaczysz, tak często odnoszę się do Simona Sineka, ale zawsze jak biegam, zawsze jak mam chwilę czasu, ja nie oglądam telewizji, ja nie oglądam filmów. Do tej pory nie skończyłem Titanica, no, mam lekkie zaległości. Ale jak mam chwilę czasu, a zazwyczaj nie mam, to słucham jego. Część rzeczy znam prawie na pamięć. I znowu powtórzę to, co on powiedział. Dlaczego wypożyczanie płyt z kaset, wideo, pamięta każdy z nas tam, kaseta VHS, Sadamy. Pamiętamy, bo może nie wszyscy, ale tak. Nie, ale dlaczego Netflix, tak? Bo tam się nie potrafili dostosować. Dlaczego tak duży problem mają taksówki? Mam nadzieję, że nie ma nikogo jeszcze seksualnych. Ja nie krytykuję, tak? Ale zastanawiam się, czy nie można się dostosować, bo pojawi się Uber. Dlaczego wiele rzeczy się zmienia? No bo po prostu jest inna potrzeba. Pamiętajmy o tym, że młode pokolenie to jest pokolenie, które nie potrzebuje mieć. Ono chce się dzielić. To jest kompletnie pokolenie sharingowe. Więc dzisiaj znowu ja zachęcam do tego, że popatrzeć się na to, jakie potrzeby w każdej branży się pojawiają. Podam dwa przykłady. Żeby nie było tylko branży retailowej, bo my faktycznie znaleźliśmy, moi koledzy, genialne mnóstwo pomysłów. Stąd, że mamy problem bardziej z operacjonalizowaniem i tak naprawdę z finansowaniem, bo nie mamy kasy. Ale jak jesteśmy misją, no to nie musimy mieć kasy, może ktoś po prostu zrobi to znowu za darmo. Bo dzisiaj tak by było fajnie, bo generalnie nie musieli za nie wpłacić, no bo jak nie mamy, to i tak nie możemy zapłacić. Nie możemy zaciągać nowych zobowiązań. Jest sytuacja trudna, aczkolwiek mam nadzieję, że te pakiety płynnościowe pomogą. Ale konkluzja. Jeden z moich znajomych zadzwonił. Ma hotel. Ja mówię, o Jezu, słuchaj, ty masz przygwizdane. Nie. Jak to nie? Przecież ty masz hotel. No wiesz, no. Ja się, wiesz, że nie mam takiego jakiegoś tam hotelu ekskluzywnego. Ja mam pokoje na kwarantannę. A mówię, co ty mówisz? Znaczy, co robisz? No wiesz, no jak osoby po prostu potrzebują kwarantanny, to my wszystko sobie tak tam zabezpieczyliśmy. Sterylne pokoje, sterylne. Ja zdaję sobie sprawę, że ktoś za chwilę tu powie, no ale no jak to już koronawirus będzie, to kto by chciał do takiego hotelu, który był kwarantanny? No nie wiem, ale z drugiej strony wolę się martwić, przeżywając koronawirusa i mieć hotel, który w tym momencie muszę zdezynfekować, niż by zbankrutować, zanim ten koronawirus się skończy. Przykład restauracji? No wiele restauracji się przeobraziło w dostawę produktów do domu, tak? No, po prostu oni mieli klientów, nie mają klientów, to dostarczają do domu. Wydaje mi się, że w wielu branżach można coś wymyślić. To jest tak. Przykład tej Aruby. Co robiła Aruba, jakby nie było turystyki. Tak, my nawet tutaj, Igor, też próbowaliśmy właśnie szukać między innymi na przykład branżę spożywcza. Sklepy mają boom, ale nie dowożą. Restauracje stoją, dowożą. Być może ta kooperacja. Możemy coś kupić w sklepie osiedlowym i z dostawą nawet z jedzeniem zapłacić za kurierę, dostarczyć zakupy. Więc tych pomysłów rzeczywiście jest mnóstwo. Można je wymyślić. Ty oczywiście no, trzeba pamiętać o tym, tak jak ja chcę podkreślić. No, my kupiliśmy maseczki medyczne z wszystkimi certyfikatami. Nagle się okazało, że moi kupcowie, którzy byli ekspertami od kupowania odzieży, zostali się ekspertami od maseczek. Okazało się, że wprowadzając maseczki do obrotu, które de facto daliśmy, musieliśmy je certyfikować. Certyfikacja 3 tygodnie. Prawnik znalazł informację, uwaga, znalazł informację, że w przypadku artykułu niezbędnie koniecznego do szpitala można to zrobić w ciągu 24 godzin. Bardzo dziękuję szpitalowi MSWiA, bo dzięki niemu i temu, że oni powiedzieli, że my potrzebują, de facto my im je dostarczyliśmy. To my dostaliśmy zgodę, ja mówię nieprecyzyjnie, wybaczcie, nie jestem prawnikiem, to był za dokument, więc mogę coś strzelić ślepakiem. My zrobiliśmy to w ciągu 24 godzin w tym trybie ekspresowym, czyli się udało. Z drugiej strony, faktycznie my zaczęliśmy, odpowiadając na potrzeby, zaczęliśmy szyć dla tych, którzy potrzebują. Bo na zlecenie właśnie jednego z resortów, które po prostu chce dostarczyć, zrobić rezerwy tych maseczek, no bo faktycznie jeszcze mamy cały czas pandemię. Więc zmierzam do tego, że my możemy wszystko zrobić.
tylko też trzeba odróżnić to i my z jednej strony możemy pomagać. Nie mając wiele, dzielimy się tym, co mamy. To znaczy oddajemy 20% ze sklepu internetowego i dzisiaj, wczoraj, to było na środę, to jest ponad 1 000 000 zł. Ja się nie spodziewałem tego. Ale to nie koniec, powstała fundacja i oczywiście my dzisiaj jesteśmy akcją, która pomaga szpitalom, bo te szpitale poprosiło tą pomoc. Ja nie wyobrażam sobie, bo często używam w różnych wypowiedziach promise is promise. Obietnica jest obietnicą. Jeśli obiecaliśmy, że pomożemy, ktoś z mojej firmy się zapytał, słuchaj, no bo mamy ciężką sytuację finansową, to kiedy będziemy pomagać? No dopóki ta obietnica się nie wyczerpie. Obiecaliśmy, że do momentu, dopóki będzie koronawirus, to do tego momentu 20% ze sklepu internetowego przekazujemy. A ktoś mówi, Sony, są duże kwoty, a my ledwo oddychamy. A Igor, powiedz mi też właśnie... Obietnica jest obietnicą. Do momentu, kiedy będzie koronawirus, przekazujemy 20% ze sklepu internetowego i będziemy to robić. Jak się skończy, powstaje fundacja. I co będzie robić fundacja? Fundacja zgodnie z tym, że my jesteśmy marką sportową, będziemy pomagać szpitalom interwencyjnie, bo tak już obiecaliśmy raz, to będziemy. Tfu, żeby nie było koronawirusa i innego nieszczęścia. Ale fundacja, i to jest napisane ładnie na stronie fundacji, polecam, żeby ją zobaczyć, jest Facebook fundacji, jest Instagram fundacji, wszędzie to samo napisane. Z uwagi na to, że jesteśmy firmą sportową, będziemy pomagać dzieciom i młodzieży uprawiać sport, czyli fundować rzeczy dla dzieci, nie wiem, piłki, koszulki, cokolwiek. Będziemy wspierać dzieci, a to jest ogromny problem w Polsce, które uprawiają profesjonalnie sport i nagle się okazuje, że łapią kontuzję i nie mogą, i zostają, znaczy klub mówi, no wiesz, no, wiesz jak jest, no moglibyśmy ci pomóc, ale my nie mamy, no to musisz się sam zoperować. Total drama. Pamiętajmy o tym, że bardzo dużo dzieciaków, które trenuję, to są dzieci z rodzin, których nie stać na to. I my chcemy takim dzieciakom pomóc, bo my, będąc sponsorem polskiego sportu, wielokrotnie z tym się spotykamy, że takie przypadki są. I my pomożemy tym dzieciakom, bo mnie też kiedyś klub, grałem w tenisa jako zawodnik i pamiętam, jak miałem lat 17, dostałem informację, a to był 93, nie wiem, coś koło tego, klub zbankrutował. To był dla mnie dramat, moich rodziców nie stać było na prywatnego trenera. Tutaj nie pomogę, ale co by było jeszcze, gdybym, nie wiem, zerwał więzadło krzyżowe, które zresztą i tak zerwałem, ale trochę później. No to takiemu dziecku pomożemy. Czy można z tej małej kulki, to był MSWiA, teraz powstała kula, bo na pewno przekroczymy, jestem przekonany, że ta pomoc sięgnie ponad 2 miliony, liczę na coraz większą tak naprawdę pomoc, bo my się rozpędzamy. I ta fundacja może pomagać i dopóki ten nieszczęsny koronawirus jest, to będziemy pomagać, ale później będzie fundacja kontynuować swoją działalność. Uwaga, my będziemy robić tak, że te bieżące potrzeby, tam ktoś potrzebuje coś, 500 koszulek, 1000 koszulek, będziemy ok, no, będziemy decydować. Ale jak będzie większa kwota i uzbieramy większą kwotę, a dlaczego możemy uzbierać, to zaraz powiem, to jesteśmy w stanie, będzie Rada Sportowców. Nie chciałbym, moi koledzy mnie upoważnili, ale ja też muszę ich słuchać, więc ja jestem prezesem, co mogę, co nie mogę. Mam super nazwiska w tej Radzie Sportowców, a ta Rada Sportowców ma decydować o jedne. Bo żeby fundacja była tak naprawdę całkowicie obiektywna i żeby ona nie zarzucił nam ktoś, że pomagamy, nie wiem, Pruszkowi, a nie pomagamy Gdańsku albo whatever, powyżej pewnej kwoty, którą sobie jeszcze ustalimy z tymi sportowcami, oni będą decydować. Będzie tam 4-5 sportowców, znane nazwiska, wiem, że one są naprawdę zacne. Dziękuję też tym sportowcom, jak ktoś słuchał, doceniam, bo ich rola będzie tylko jedna. Dostaną 5 projektów na różne. I oni zadecydują, że to 1 000 000 zł wydamy na wyposażenie sali gimnastycznej albo na budowę boiska. I też mi zarzuci, nie wiem, jak kosztuje boisko. Nie mam bladego pojęcia. Szczerze, wielu z nas nie wie, tak. Ale może ktoś akurat buduje. Jak ktoś buduje, no to poprosimy dla fundacji jak najtaniej, bo to będą pieniądze nas wszystkich. My wszyscy pomagamy. My tylko stworzyliśmy możliwość nam wszystkim, żeby w ramach tego projektu, który się nazywa Cztery Pomaga i Fundacji Cztery Pomaga, pomóc dzieciom zafundować właśnie boisko. Ale też decydują z 5 projektów, one mówią, że PDF-ie, one pagery. Ja uważam, że wszystko musi być szybko. Moi koledzy to wiedzą, że ja nie mam czasu. Ja nie chcę tracić czasu, więc na przykład też abstrahując do innych rzeczy, ja wiem, że nie powinno się nam sprzedawać po feedbacku przez telefon. Pozdrawiam was, moi koledzy, wiecie, ile razy dostali feedback przez telefon. I te pozytywne, te negatywne. Bo najważniejsze, żeby ktoś wiedział, że coś się stało źle i bardzo często słyszę fair enough. Okej, tak, masz rację. Tak, mogłem to zrobić lepiej. A mówię, nieważne. Stało się, tak? Zrób to następnym razem lepiej, bo tylko chcę, żebyś wiedziała, że tu był jakiś tam błąd popełniony. To jest jeden telefon. Nie czekajmy. Nie czekajmy, bo ludzie muszą wiedzieć, co robią źle, po to, żeby mogli się poprawiać. Ale miała feedback. Jak ja się pytam, często ostatnio dostałem od mojej koleżanki informację, on mówi tak,
wtedy z tego, jak będziesz chciał coś znowu zrobić, to zapytaj się mnie, dobra, no tak trochę tak słabo. A mówię, ale co to co? No powiedziałem mi co, ja mówię, masz rację, okej. Okay. Przed następnym tym skonsultuję. Bo prawda jest taka, że my nie wiemy wszystkiego. My też, grupa ludzi, jeszcze anegdota o Steve Jobsie. Nie mam iPhone'a. Miałem kiedyś. Nie umiałem go obsługiwać. To znaczy robiłem sobie selfie, znaczy jedno zrobiłem, bo nie robię selfie, ale doprowadzę mnie do szaleństwa. Nie mówię, nie chcę nikogo krytykować i jak ktoś ma, to ja nie mówię, że to jest złe, ale ja go nie mam. I nie jestem fanem samych device'ów, ale jestem totalnym fanem sposobu zarządzania Steve'a Jobsa i jego prostoty i kilku hasłów. Mała grupa zdolnych ludzi. To jest fenomenalne, tak? Jestem też fanem paru rozwiązań, nie jestem fanem jego podejścia co do aspektów etycznych, życiowych, tak? Wszyscy wiemy i nie chcę kontynuować. Czyli ja też mam wizję na pewne tematy i ja nie krytykuję, nie mówię, że produkt jest zły, po prostu nie jest dla mnie. Ja się z nim źle czułem, ale jestem totalnie zafascynowany, jak ten gość zarządzał spółką. I dlatego ja też uważam, że trzeba konsultować małych grupach. Ale ja jestem, jak wchodzę na spotkanie, widzę 16 osób, to ja jestem czasami, pomimo tego, że staram się być uczciwy i sprawiedliwy, to ja mówię, słuchajcie, no ale spółka wam wszystkim płaci pracę, czy płaci pensję. Czy aby na pewno wszyscy jesteście potrzebni na tym spotkaniu? Albo 60 stron prezentacji. Ja po trzech stronach już nie mogę się skupić. Ja już nie wiem, o co chodzi. Ja pamiętam pierwszy i ostatni, więc wszyscy wiedzą, czy 3, no 5 slajdów może wytrzymać. To dobrze wiedzieć. To jedna i można przecież w kółko mówić na ten sam temat. A my nie mamy czasu. Mhm. Ale uwaga, to a propos tego czasu. Sorry, że ja tak dużo mówię, ale to... Nie no, możemy cię słuchać, wiesz, godzinami, wiemy, że twój czas jest ograniczony, ale no niełatwo jest, tak jak mówisz, ciebie spotkać i też chyba bardzo się cieszę. Usłyszałem kiedyś. Wszyscy mówimy, że nie mamy czasu, ale odpowiedź na to jest, my go nie mamy, my go tworzymy. We don't have time, we create the time. I to jest genialne sformułowanie. Jeśli ktoś mi powie, że nie ma czasu na trening, to nie mogę się z tym zgodzić. Jeśli ktoś mi powie, że nie ma czasu czegoś zrobić, to też się nie mogę stworzyć, bo to my tworzymy czas. Jak miałem jakiś target, a miałem jakiś target, bo się z kimś założyłem, że osiągnę jakiś target treningowy, no to ja mówię, pamiętam, miałem kolację 23, ja mówię, wiesz co, ale kończyłem jakąś biznesową kolację, zrobiłem dwa wcześniej treningi, miałem jeszcze biegać. Ja mówię, wiesz, jeśli się podniewasz, to skończyłem, co, chcesz iść spać? Ja mówię, nie, jeszcze mam 45 minut biegania, bo to jest mój trzeci trening dzisiaj, bo już miałem siłkę, miałem boks, ale jeszcze muszę sobie zrobić cardio. 23:41 poszedłem biegać. Pamiętam, że mówię sobie, nie, to ja nie wytrzymam tego, to jest po prostu niewiarygodne. I naprawdę miałem doła i myślałem, że to już jest koniec świata, ale rano wstałem i mówię, znowu zrobię 3 treningi. Jechałem z 3 treningami dziennie przez prawie kilka miesięcy. Mhm. Stay focus, to jest kolejna rzecz, to po prostu bądźmy sfokusowani, na całego, na tym, na czym nas zależy. Bo jak jesteśmy sfokusowani i mamy ten jeden cel, tak jak dzisiaj, i to powtórzę, może się powtarzam, bo też dzisiaj niby święta, a ja miałem już kilka koli z moimi kolegami, tylko dlatego, że oni mnie poprosili, a wiedzą, że nie mam czasu, no to mówią, no jak macie go do święta, to sobie zróbmy wideokonferencję. Zrobiliśmy sobie. One team, one goal. I my mamy one team, one goal, który się nazywa OTC Team Car Mission. Dlatego powtarzam, że jesteśmy misjonarzami i mam najlepszych misjonarzy na świecie i będę walczył o tych ludzi i będę w kółko powtarzał, że to jest ostateczność, żeby zwalniać ludzi w sposób strukturalny. Ja jestem przekonany, że ci ludzie doprowadzą do tego, że nie zwolnimy nikogo przez koronawirusa, bo ja widzę, jak jest szalona motywacja w zespole i ci ludzie są genialni. Z ogromnym sercem, z ogromną kreatywnością, z determinacją, kompletnie sfokusowani na swojego obszara. Mhm. Mówią, jest to odpocznie. A mówię, dobra, odpocznę później. Bo ja faktycznie jadę na adrenalinie. Ja też im powiedziałem, wy nie potrzebujecie prezesa na czasy spokoju. Bo później ja pewnie się rozchoruję, albo coś się wydarzy, no ja będę musiał. Ja wiem, że ja tutaj odchoruję. Może włączę światło. Dobra, jasne. Będzie super. To chwilkę. Was zachęcamy do zadawania też pytań. Wiem, że jest dużo. Część później prześlemy też Igorowi. W międzyczasie
Korzystając z okazji, zachęcę też do wsparcia fundacji. Wiem, jakby też nie tylko od Igora, od innych osób, ile dobrego robi też fundacja, ile będzie robiła tak naprawdę, więc myślę, że mam nadzieję, liczę gdzieś w sercu, że ta fundacja Igora też pomoże tym młodym sportowcom, tym dzieciom osiągać sukcesy. I tak naprawdę spoko, jest super. Rozmawiamy właśnie teraz trochę o tej fundacji, Igor, że też jesteśmy Ci wdzięczni za tą fundację, bo też liczę gdzieś wewnętrznie, jestem pewny, jak słyszę Ciebie, że Ty też będziesz liderem dla niektórych podopiecznych z tej fundacji dzieci, które osiągną sukcesy. Być może będzie tam nowy Robert Lewandowski i inne osoby, no bo jednak jak pomożemy trochę, to na pewno to się gdzieś w dłuższej perspektywie zwróci, ja zawsze w to wierzę, więc no jest tutaj duma i też chciałem Ciebie jeszcze zapytać, prawie będziemy niedługo, wiem, że Twój czas jest napięty, jest tam święta, ale co byś powiedział, dlaczego właśnie... Nie wiem, pytali, czy będą święta, nie pamiętam, jaka była odpowiedź, więc... Okay. No ja trochę też nie ukrywam, że tak wiesz, bałem się o ten termin, no tak powiedziałeś, okej. Okay. Więc jest super. Jakby no, też staramy się być z ludźmi, pomagać i wspólnie w tym momencie się jednoczyć, dlatego też grupa Wspiera Biznes Domu, która naprawdę robi dużo rzeczy. Ale wracając do tego, co mówiłeś, chciałem zapytać właśnie, dlaczego ten COVID-19 jest tak naprawdę szansą i jakie to jest opportunity, dlaczego to jest właśnie opportunity teraz i dla innych biznesów, tak, dla innych gałęzi? Dlatego, że zmienia się kompletnie potrzeby rynku. Mhm. Każda branża powinna odpowiedzieć na to, jakie te potrzeby będą. I ja tutaj nie mam wiedzy, ale wrócę do tej Aruby i do tego, co ja powiedziałem, co by było, jakby nie było centrów handlowych. My już mamy odpowiedź na to. To znowu trzeba zacząć od tego pytania, które znowu mój idol Simon Sinek mówi, why? Zacznijmy od why. Zacznijmy od tego, co, dlaczego w zasadzie my chcemy być. Jak zacznijmy właśnie od tego pytania, uświadomimy sobie, czym jest nasze why, to możemy tak naprawdę okazać się, że pojawią się kompletnie inne potrzeby, bo będą zupełnie inne zachowania klientów. Ja mogę tutaj powiedzieć trochę z perspektywy branży właśnie retailowej. No, ja sobie wyobrażam, a też chodzą takie głosy i to można przeczytać i już zresztą praktyki w artykułach spożywczych pokazują, że po pierwsze maseczki, po drugie rękawiczki, po drugie ileś, po trzecie jakaś tam ilość miejsc osób na metr kwadratowy. Będzie nightmare, no to będzie, ja sobie nie wyobrażam takiego handlu. Więc oczywiście ktoś mi zadał pytanie w tym wywiadzie, czy ja wierzę, że w 100% będzie internet. Nie. Ale ja się zastanawiam, czy handel nie wróci na ulicę, bo okaże się pani Basia w tym albo pan Tomasz w tym małym sklepie sportowym, gdzie będzie trochę mniejszy ruch, on będzie fantastyczny, bo można też tak, customer experience będzie bardzo, bardzo, bardzo cenny. Znowu polecam, jest taki krótki 5-minutowy, jak wpiszemy Simon Sinek i COVID-19, to on opowiada o tym, jak powinieneś, to było jakoś z jakimś zespołem i jego telekonferencja czy callu po prostu. I on mówi o tak zwanych infinite companies in the finite companies. Więc mówi o podejściu do tych skompaktnych firm, które myślą w sposób otwarty, no bo firma w sposób otwarty będzie się zastanawiała, jakie będą potrzeby w moim sektorze dla moich klientów. Bo wyobraźmy sobie, że wiele rzeczy się, ja przykład branży na przykład siłowni. No, moi drodzy, no pomyślmy o jednej rzeczy. Ja idę na siłownię, tak? Mhm. Wchodzisz, Łukasz, za mną. Ja idę na to urządzenie, no, trochę się tam popociłem, jest fajnie, a następnie dwa razy kasznę i trzy razy zakicham. Siadam się na tym urządzeniu? No w życiu. No właśnie. I teraz poważam się z pryzmat tej branży. I ja wiem, że to się gdzieś tam zaczyna dziać, że oni myślą o tym, żeby uruchamiać treningi online. I to jest właśnie innowacja, ale ta innowacja wynika z potrzeby, bo my będziemy chcieli uprawiać sport, ale okaże się, że tak naprawdę ten sport prawdopodobnie jest sprzedaż artykułów do ćwiczenia w domu. Boże. Jest skomplikowanym być. Będzie ogromna, tak jak okazało się, że nagle ze wszystkich sklepów ze sprzętem elektronicznym zniknęły laptopy. No bo musiały w pewnym momencie dostarczyć do swoich pracowników laptopy, no bo każdy musiał pracować zdalnie. Tak, ludzie kupują drukarki jeszcze, no tak ci przerwę, ale też chciałem dodać, że z tymi siłowniami to też fajny case na grupie rozmawialiśmy, gdzie na przykład można, siłownie mogą wypożyczyć ten sprzęt, jak przyjedzie ci zdezynfekowany sprzęt do domu i oni jeszcze prowadzą treningi, no to jest genialne, tak? Nie stoi sprzęt i jakoś można robić razem ćwiczenia.
abstrakcyjny pomysł. Ja nie wiem, czy nie sprawdziłem, bo to może ktoś mi powiedział jako żart. Podobno się pojawiło pożyczalnie psów w niektórych krajach, bo z psem można wyjść na spacer, a bez psa. No, ja nie wiem, no, słuchajcie, no, my wchodzimy, ja to mówię oficjalnie, to jest gospodarka 3.0, Polska 3.0 w sensie ujęciu gospodarczym i nikt nie potrafi w tym momencie przewidzieć, w jakim kierunku to pójdzie, ale zastanówmy się, mała grupa zdolnych ludzi spowoduje to, że jeśli każdy wymyśli 50 abstrakcyjnych pomysłów, a najlepiej mówi o tym Simon Znorz po raz kolejny, że ten 50 pomysł prawdopodobnie będzie najlepszy, bo już ktoś będzie główkował, no dobra, mam 36, 38, 39, na 8 rano zrobię 50, no i ktoś murzy, może się okazać, że ten 50 jest najlepszy. I nie bójmy się jednej rzeczy, kolejnej rzeczy. Czy innowacja jest efektywna? Nie jest. Ona nie jest efektywna, dlatego że będziemy mieć błąd, znaczy fail i każda kolejna innowacja będzie zła do momentu, aż wpadniemy na genialny pomysł. To jest przykład też od CCF-u. Moi koledzy wiedzą, ile miałem pomysłów w tej firmie i ile się zakończyło tym, że albo je schowaliśmy do zamrażarki, zanim się zaczęły i chwała, że takie też były, albo po prostu jak gdzieś tam biegnę, no i okazuje się, że firma kompletnie nie ma sensu. Ale jeden pomysł, który doprowadził do tego, że jesteśmy jedną z większych firm, tutaj muszę powiedzieć i może się pochwalę, produkującą odzież sportową w Europie i nie jesteśmy tak duży jak Nike, Adidas i ci najwięksi gracze, ale to myślę z zasady, że duży może więcej, a mały może lepiej. Jesteśmy naprawdę dużym podmiotem, ale dlatego, że w 2004 roku był jeden pomysł, który wyparł się nazywał 4. I w tym momencie będziemy odszedli w kolejne pomysły. A jeszcze skończę temat tej fundacji, bo to mi uciekło. Dlaczego fundacja może być tak skuteczna? Bo skoro ta fundacja już jest zielona, ja liczę na to, że znajdę partnerów, żeby robić zielone tygodnie fundacji, kiedy nie tylko ze sklepu online 4F-a, nie tylko ze sklepów stacjonarnych 4F-a, ale ze wszystkich, którzy się przyłączą do tej akcji. W miarę możliwości, każda branża ma inne marże. Z uwagi na to, że mamy partnerów medialnych, mamy patronat Polskiego Komitetu Olimpijskiego, jesteśmy w stanie nagłośnić. I o to chodzi. Chodzi o to, żebyśmy utworzyli skalę. Czyli żeby się okazało, że jak jest zielony tydzień fundacji, niech on będzie raz na pół roku albo raz na rok. I zamiast dać klientom rabaty, to jestem przekonany, że wielu klientów wśród tych firm, które będą członkami tej akcji, jak każde, jak firma przeznaczy 1%, 0,5%, nieważne, ale niech przeznaczy i okaże się, że możemy tak naprawdę, a wszystkim nam zależy. Większość z nas ma dzieci, będzie miała dzieci. Jeśli mamy dzieci, mają mieć kontuzję kciuka, to może jednak lepiej, żeby miały niedużą kontuzję kolana albo czegokolwiek innego w wyniku tego, że uprawiają sport, a nie w wyniku tego, że siedzą cały czas na PlayStation. I tutaj dlatego też apeluję i wydaje mi się, że tutaj możemy osiągnąć niesamowitą rzecz, bo to już się dzieje. A też fundacja będzie właśnie tak uczciwa, że to nie my będziemy o tych dużych kwotach decydować, tylko ci, których my wszyscy oglądamy, którzy mają tysiące, miliony followersów, którzy udowodnili, że są godni tego i mają honor. Jeszcze jedna rzecz powiem, nie wiem, czy sam sobie nie kończę, tak. Słuchajcie, ja usłyszałem kiedyś takie słowo i to mi strasznie dało dużo zrozumienia. Znaczy kilka rzeczy, jeszcze tak kończąc. Jak rozmawiałem z moimi kolegami, ja powiedziałem, ja nie jestem w stanie was sprawdzić. Znaczy, mogę was sprawdzić, VPN-y i tak dalej. To jest bullshit. Ktoś ma VPN, będzie tam ktoś klikał, tak? To jak są te memy, że ktoś tam siedzi, garniturze i tak dalej, a tam żona, czy ktokolwiek inna, albo ktoś maszyna klika w klawiaturę, tylko po to, żeby odświeżyć, żeby VPN się odświeżył. No, to jest dura, tak? A ja powiedziałem jedną rzecz. Ja was nie sprawdzę. Ale chciałbym, żebyście wiedzieli o tym, że jedyna rzecz, która ma was sprawdzić i która was oceni, to jest wasz honor. I powiedziałem to do dyrektorów, powiedziałem to do menadżerów, powiedziałem to do specjalistów, powiedziałem to do ludzi w magazynie. I wiem, że to trafiło. Czyli honor, jak rano się ktoś obudzi, to niech podejdzie do lustra i odpowie, czy zgodnie z misją One Goal, One Team, One Goal, OTCF Team Carnation, czy my zrobiliśmy wszystko, co do nas należy, żeby uratować miejsca pracy swoje i inne. Tutaj naprawdę apeluję do tego, że jeśli firma, i jestem przekonany, jeśli firma jest uczciwa wobec pracowników, oni będą uczciwi wobec firmy. Ale nie kontrolują ludzi, bo się nie da skontrolować.
Igor, to co mówisz, to jest naprawdę wielkie. Oczywiście można Cię słuchać godzinę. Mam nadzieję, że to jeszcze nieraz nam będzie dane i widzą. Mam na sam koniec jeszcze kilka tutaj pytań, jest ich dużo, ale też Ci prześlę. Takie pozwólcie też, że wybiorę. Między innymi o to, czy przewidujesz jakieś strategiczne zmiany w taśmie produkcyjnej z powodu wirusa lub w łańcuchu dostaw, czy planujesz wprowadzić może jakieś nowe technologie, ale też czy i ile wzrosła sprzedaż internetowa teraz, no bo to jest jedyna, tak? Sprzedaż internetowa spadła, bo faktycznie ciężko oczekiwać, by ktoś biegał w nowych butach po domu, choć moi koledzy, którzy kreatywnie mówią, że do ogrodów bieżnie wynieśli, więc mają outdoor running. Też nie oszukujmy się, to sprzedaż internetowa spadła we wszystkich branżach, za wyjątkiem słyszałem, że branża sprzedająca wyposażenie do domu, garnki i tak dalej, ona faktycznie funkcjonuje dobrze. Co do linii produkcyjnej, jeśli jest jedna z moich koleżanek, która ma codziennie nowy plan zakupowy, znaczy każdy nowy dzień to nowy plan zakupowy. Nie mamy bladego pojęcia, kiedy nam się otworzą sklepy. A to generuje gigantyczne stoki i to generuje gigantyczne problemy płynnościowe, bo my przecież przygotowujemy. Ja ostatnio miałem, poprawcie mnie, zawsze poprawię, crowdfunding, tak? Crowdfunding, tak, jest tak, crowdfunding, wspólna zbiórka. No to ja, widząc potrzebę, wymyśliłem inicjatywę, ja nie wiem, czy ją wdrożę. Ja nie mam w magazynie. Ja już mówię moim koledze z zarządu, mówię, słuchaj, ja nie wiem, czy nie zrobimy takiej zbiórki, żeby każdy z naszych pracowników wziął po 5 kartonów do domu, bo my nie mamy co z nimi zrobić. Abstrakcja? No może tak, ale co ja mam zrobić? Mnie nie stać na to, żeby wziąć nowy magazyn, a mój magazyn po prostu tam jedzie na wysokich obrotach, nie sprzedając, ale codziennie przyjmując towar, bo my go zamówiliśmy z określonym wyprzedzeniem. Więc mamy problem taki, że przede wszystkim tniemy te zamówienia, rolujemy je, no, przesuwamy, kolekcja tutaj, no to jest hokus pokus, co moi koledzy robią. Ale jak ktoś wie, to niech mi powie, kiedy się otworzą galerie. A druga rzecz, i to ostrzegam, jeśli ktoś jest w sektorze handlu i usług, bo słyszałem takie zdanie od osoby, którą bardzo szanuję i która wie, co mówi. Pekin otworzył się na poziomie minus 90 w stosunku do okresu przed COVID-em. Shanghai minus 70, Guangdong, Guangzhou, czyli południe, minus 50, średnia minus 70. I tak w Polsce prawdopodobnie będzie, bo jeszcze na dodatek my robimy to, co robią wszyscy inni, znaczy my, a ja nie robię, to że my zwalniamy ludzi, tak? No to ci ludzie nawet jakby chcieli kupić, nie będą mieli za co, a druga kwestia, że będą się do galerii handlowych bali wchodzić. No tutaj Igor, jak najbardziej masz rację, co do przechowywania paczek możesz na mnie liczyć i tak na pewno na resztę, więc jak trzeba będzie, to dawaj znać. Łukasz, dla ciebie 15. Dobrze, cała rodzina w nowym kończu, więc tam wiesz, będę hangary zatrzymamy, nie ma problemu, pomożemy. Zastanawiamy się, bo mamy do czynienia też, zastanawiamy się nad wprowadzeniem odzieży, która mogłaby zabezpieczać przed bakteriami, jak również ostatnio słyszałem, że podobnie jest jakiś atak kleszczy. Więc myślimy o odzieży ochronnej. To nam przychodzi do głowy, odpowiadając na potrzeby, żeby stworzyć odzież, która by chroniła nas przed tym wszystkim, co nas niestety zaczyna atakować. Tak, tutaj Igor, właśnie kończąc zaraz, mamy pytania, ja ci przeczytam, jak po prostu będziesz, to jest tylko kilka, że może właśnie jakaś kooperacja z innymi brandami i teraz jak dawniej konkurowali, to być może ci dłużej zrobią coś jednego, tak jak nie wiem, Ford zrobił dla każdego, Ford jest dla każdego, ale być może coś się uda, żeby wspólnie ratować, to jest taki jeden z fajnych. Tak, chcemy zintegrować całą branżę polskich producentów, retailerów, mamy pomysł, moi koledzy wiedzą, oddychają rękawami przez ten pomysł. Przepraszam was, moi drodzy. O, jest super, to co powiedziałeś z ochronnymi, to też bardzo fajnie, bo też, że jak długo będzie trwała pandemia, być może właśnie maski przeciwpyłowe zmienić na postrzeganie tego, że jazda na rowerze i tak cała filozofia pewnie przez to, że szkodzi i tak dalej, ale też może jakiś do domu linia odzieży na przykład z pasami, gdzie podczas, nie wiem, zwykłych domowych obowiązków, na przykład ścierania kurzu, można schudnąć i tak dalej, że to podobno jest możliwe w odzieżach, dostaliśmy od grupy, więc to też może być takie do ćwiczeń self. Maski też robimy. Okazuje się, że mamy producenta w Polsce, który ma patent na maski bambusowe z jonami srebra, opatentowany w Unii Europejskiej jakimś faktycznie patentem. Takie maseczki też zaoferowaliśmy w sprzedaży. Plus jest znowu taki, że my je mamy w sprzedaży, one są wielokrotnego użytku, jest patent mówiący, że można je wykorzystać 40 razy. Uwaga, są szyte w Polsce, nie my je szyjemy, tylko szyje nasz partner, który ma patent. A my tylko udostępniliśmy je na stronie internetowej i słyszałem, że już jeden kolor z preorderu się wyprzedał. Tak, tak. Więc, bo pamiętajmy o tym, że bardzo ważne, żebyśmy też, i błagam, apel, kupujmy polskie marki,
wspierajmy polską turystykę, wspierajmy wszystko, co jest polskie, bo tak naprawdę musimy odbudować gospodarkę, bo straty w tej gospodarce będą kolosalne. I też pamiętajmy też proszę o tym, że jakikolwiek, oddzielmy to od Polski, ale rozmawiamy, my mamy spółki w 9-10 krajach. W każdym kraju jest pomoc, większa, mniejsza i tak dalej. Żaden budżet państwa nie wytrzyma tak naprawdę pomocy bez inicjatywy nas jako przedsiębiorców, czyli my musimy wziąć tej pomocy, niech jej będzie jak najwięcej, ja się z tego zgadzam i te projekty są bardzo potrzebne, ale weźmy sprawę w swoje ręce. Tak jak ty, Łukasz, wiesz, nikt ci tak naprawdę nic nie dał, musiałeś tak naprawdę wszystko wyczerpać ze swojej ręki, ja sprzątałem szkołę. Z tego podejścia, jak tak podejdziemy, to my naprawdę, że jako Polska możemy być nieporównywalnie mocniejszym gospodarczo krajem, ale to wymaga ogromnego wysiłku od nas. Pain today, today, gain tomorrow. Jeśli dziś zaczniemy bardzo szybko pedałować, to jutro będziemy mieć zysk z tego, co dzisiaj robimy. Igor, w ogóle naprawdę dziękuję Ci za Twój czas. Dziękuję Ci za to, że w ogóle zgodziłeś się z nami tutaj porozmawiać, bo to, co powiedziałeś, to przede wszystkim jest też ogromna nadzieja dla nas wszystkich, że to, co powiedziałeś, jesteśmy jednym teamem, jedną drużyną, ratujmy tą gospodarkę, róbmy co się da do ostatniej deski. To ja też tak uważam, że nawet jak będzie okrętono, to jeszcze będę próbował dalej płynąć i wszystko zrobić dalej, żeby się uratować do samego końca. Nie można się poddać, nie można być bezradnym, nie można się po prostu załamywać ręki albo czekać na wsparcie innych, tylko bądźmy tymi pierwszymi, którzy będą próbowali robić, zarażajmy tym innym, no i pomagajmy sobie, bo to, co robisz, to jest naprawdę wielkie, więc jeszcze raz naprawdę bardzo, bardzo Ci dziękuję za to, co robisz. Trzymamy kciuki. Mam nadzieję, że też fundacja, którą zrobiłeś, pomoże i będziemy co chwilę słyszeli o kolejnych talentach. Ta fundacja jest zasilana z tego, co wy kupujecie i tak cały czas będzie. Więc to tak naprawdę my tylko jesteśmy operatorem tej fundacji, ale to wy wszyscy pomagacie. A jeszcze mam jedną prośbę, jeden apel. Już kończę. Jak rozmawiałem z jednym dziennikarzem, to była zabawna sytuacja, bo ja mówiłem mniej więcej takie same rzeczy. Ten wywiad będzie chyba w przyszłym tygodniu we Prodzie, jeśli dobrze pamiętam. On powiedział tak. Zwolniono kilka osób z mojej firmy, ale wie pan, panie, że co? Pan mnie tak zmotywował, że dał mi pan nadzieję. Ja mam jedną konkluzję, bo my też taki, patrząc na potrzeby i na innowacje, my z jedną osobą, która być może mnie słucha, zastanawialiśmy się, czy nie wrzucić po prostu takich darmowych small talków ze mną. Ja nie mam, broń Boże, ja naprawdę wolę pobiegać, ale jeśli ja mogę coś zrobić dla innych, jeśli wy wszyscy drodzy, którzy mnie słuchacie, uznacie, że chcecie mnie posłuchać jeszcze raz, to napiszcie do Łukasza, że było ok. A my wtedy z kimś innym zrobimy sobie kilka sesji i wrzucimy kilka pomysłów, gdzie chętnie się z tym pomysłem podzielę. Kompletnie za darmo, bo ja nie mam kompletnie potrzeby, żeby na czymkolwiek zarabiać. My chcemy zarabiać, a na razie nie zarabiamy, chcemy zarabiać na artykułach spożywczych, sportowych, a chcemy zarabiać dlatego, że ja mam ludzi, którzy muszą tak naprawdę dostać swoje wynagrodzenie, a też mamy misję. My chcemy jedną rzecz udowodnić. W Polsce da się zrobić markę, która może konkurować. Mieliśmy ubrać 8 krajów na Igrzyska Olimpijskie, przesunę na Igrzyska. Trudno, poczekamy, tak? Ale to nie jest akord, który możemy zrobić. Mamy ambicje, powiedziałem w którymś wywiadzie, moje marzenie jest ubranie Bayernu albo Liverpoolu. I my to zrobimy. To znaczy, organizacja to zrobi, może mnie już nie będzie. Może to zajmie czasu. Ale gwarantuję fanom futbolu, że jeden wielki klub kiedyś będzie miał, żałka nie będzie miał, bo to chyba nie dozwolone, ale czterewkę, z której strony. Mamy. Ale będzie. I to gwarantuję, że zrobię. Bo Walt Disney powiedział, że jeśli możesz sobie coś wymarzyć, to możesz to osiągnąć. A ja sobie wymarzyłem, że chcę ubrać duży klub sportowy w marku. Igor, jeszcze też właśnie od widzów mamy, że możemy coś zrobić dla Forev i zrobić też brainstorming, więc tak samo jak nas potrzebujesz, jak twój zespół potrzebuje, jak możesz powiedzieć pracownikom wszystkim, że jak ktoś potrzebuje kreatywnego spojrzenia, być może mamy też uczelnie, mamy studentów, mamy naukowców, mamy ludzi z każdych branż, to są ludzie, którzy mają branże przemysłowe, retail, agencje, wszyscy jesteśmy chętni do pomocy, więc jeśli ty też będziesz widział wartość i to, że możesz nas użyć, widzę, bo to jest helikopter view, kompletnie out of the box, jest potrzebny, bo my widzimy swoje, tak? My trochę mamy no wszystko bardzo szerokie, ale spostrzeganie, a zróbmy to nie dlatego, żeby to zrobić już dla Fore, zróbmy to dla Polski. Dlaczego? Dlatego, że dzięki tym genialnym pomysłom możemy pokazać, że w Polsce też się da zrobić rzeczy fantastyczne. A ja chcę jedną rzecz powiedzieć, nie chcę tutaj mówić źle o moich kolegach z innych spółek i powiem tak. Mam fantastycznych ludzi poza Polską też, ale naprawdę, jak patrzę się na sposób pracy nas, Polaków, to jestem dumny, że mam orzełka na lewej piersi. Pracujemy genialnie i możemy zrobić genialne rzeczy,
i potrzebuję was do tego, żebyśmy to zrobili dla Polski, żeby pokazać i zagrać na nosie paru krajom na tym, że u nich się nie udało i że nie musi być do końca Nike, Adidas, że możemy też zrobić coś wielkiego i pochwalić się, że to powstało tu. A jesteśmy w 100% polską spółką, bo jestem ja i mój wspólnik jako udziałowcy, a mój wspólnik też jest Polakiem. Igor, powiem ci tak, na pewno oczekuj, że będziemy ci wysyłać, mam do ciebie wszystkie kontakty i będę ci wysyłał co chwilę paczkę. Myślę, że nawet cyklicznie raz na tydzień zrobimy, co jeszcze można zrobić dla takiej firmy jak twoje i będziemy ulepszać, żebyś powiedział, że 50, setny, 150 pomysł, oto jest ten game changer, to obiecuję. I powiedz mi ostatnie pytanie, skąd masz taką energię, skąd masz taką pozytywną energię, jak utrzymać tą długofalową, bo chciałbym sam wziąć wszyscy, nawet jest jedno pytanie, które mnie rozśmieszyło, że myśleli, że ja jestem gadułą, przegadałeś zupełnie, więc skąd brać taką energię, żeby naprawdę działać, tego powera nam potrzeba? Od moich ludzi. To jest dobra odpowiedź, Igor. No to życzymy ci, nie wiem czego ci możemy życzyć, ale chciałbym ci życzyć, żebyś po pierwsze to wiem. Bo jak dopłyniemy do portu, to gwarantuję tobie, Łukasz, wam wszystkim, sobie samemu, że okręt, który się nazywa OTC, bo OTC jest właścicielem marki 4F, storpedowany, zbombardowany z dużą ilością wody, jak on dopłynie do portu, to zbudujemy go jeszcze mocniejszy. Tylko z jednego powodu. My się tak niesamowicie na tym poziomie uczciwości, transparentności, uczciwości takiej biznesowej zbudowaliśmy jako zespoły, że my jesteśmy już w tym momencie niesamowicie zintegrowaną grupą ludzi, która ma jeden cel. I to hasło One Team, One Goal to nie jest puste hasło. To jest hasło, za którą stoją ogromne wartości, które są może jeszcze niezdefiniowane, ale to są wartości moich zespołów, moich ludzi. I ja jestem absurdalnie w pozytywnym tego słowa, to znaczy dozgonnie wdzięczny i totalnie zmotywowany przez ludzi, których widzę codziennie na wideokonferencjach, a którzy dają mi tak ogromną energię i którzy po prostu są niesamowici. Ja mam niesamowity zespół. Jestem z was, moi drodzy, mój zespole totalnie dumny. Igor, jesteśmy z tobą, jesteśmy 4F dzisiaj, jesteśmy One Team, One Goal i to w ogóle pod każdą branżą. Bardzo ci za to dziękuję. Wszystkim widzom dziękuję za wasz czas. No i naprawdę do zobaczenia. Ja jestem dumny, oby tylko więcej takich osób jak Igor było, bo wtedy naprawdę ten okręt, który jest jeden, to będzie rósł po prostu tak lawinowo, że pokażemy, ja wierzę i tak już dziś, że pokażemy na arenie międzynarodowej, co Polska potrafi, codziennie to powtarza. Porozmawiaj z moim zespołem, oni powiedzą to samo. Dzięki, jeszcze raz. Powiedzą nawet dużo, dużo lepiej niż ja. Także tych ludzi, ja wiem, że tacy są, ja ich widzę u siebie. Podziwiam naprawdę jeszcze raz. Dzięki wielkie. Wszystkim życzymy też dobrej nocy. Dziękujemy za czas z Igorem. Igor, naprawdę jeszcze raz dziękujemy. Chcieliście mi posłuchać. Bardzo dziękuję. Zdrowia wam życzę. Przede wszystkim i spokoju święta.